Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i tymi słowami wypowiedziałem dzisiaj swoje pierwsze słowa. Jak coś, to dopiero wstałem. Także ten. W ogóle nie wiem, gdzie poprzednio skończyliśmy wczorajszy odcinek, nie pamiętam, ale patrzę, podchodzę sobie do Dustiego i chyba się coś odblokowało, więc pogadajmy Byłem w sobie z chmurze Dustim. Mam sekty nadzieję, i że nie macie rozmawiałem nic z przeciwko, że Melvinem. będę sobie jadł parówkę. Naprawdę? I co ci powiedział? Ojową, Najwyraźniej jak przedkłada coś. życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te Ja 100 wam zaraz powiem, bryłek, dlaczego tak zrobiłem. zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? O Jezus, no to nie teraz chyba. Nie, no nie. Ale super wiedzieć, że jest taka opcja, co nie? Ja właśnie się zastanawiałem, gdzie odcinek zacząć, bo mówię tak. Kurwa, dwa słowa z Dustin mamy do przegadania. A musimy dygać do nowego obozu, co nie? Sprawdziłem sobie na necie, nie będę oszukiwał, no bo żebym błądził i błądził. No bo obóz jest ten po lewo na jezioro, to jezioro tam po lewo to jest nowy obóz jak coś. No więc pójdziemy tam, chyba nic nam więcej nie zostało. I teraz tak. Mam fajną historię, do kitu historię, ale przed chwilą tam właśnie słuchałem, czy ktoś nie wchodzi i tak dalej, co nie? Ponieważ wczoraj kąpałem się na wieczór, to była jakaś 23. I no, lamentowałem nad swoim życiem, tak? Zastanawiałem się. Zastanawiania przeszło na żal, potem wiecie, takie błędne koło, co nie? Zaczynasz takie błędne koło zasmucania siebie, nie? Wszystko jest dla ciebie nagle smutne, co nie? I nawet rzeczy, które nie są smutne, to i tak chcesz, żeby było ci smutno, więc się zasmucasz. No to tak się zasmucałem cały czas. Zasmucam, mówię, moje życie nie ma sensu i tak dalej. I wcześniej miałem zatkaną toaletę, co nie? Więc zważywszy, że się kąpałem, no to z czasem tam wstawałem delikatnie i spłukiwałem, żeby się odetkała, co nie? Bo ona tak czasem ma. Ale na szczęście po prostu w większości przypadków sama się odetka jessa. No więc tak spukuję, zastanawiam, mówię, że moje życie nie ma sensu, tak se leżę w tej wannie i tak zapomniałem o tym, że przed chwilą spłukłem, nie? A ta woda musi jednak zejść trochę z tej wody. Ja jak się kąpię zazwyczaj, to uruchamiam taką małą lampeczkę. Taką czerwoną lampeczkę i ta lampeczka jest na tyle, że na tyle jakby ona na tyle daje światło, że jesteś w stanie sobie zobaczyć, żeby się nie wykopytnąć gdzieś o coś, ale na tyle mało, że nie jesteś w stanie zobaczyć szczegółów. Więc jestem w stanie zobaczyć toaletę, ale nie jestem w stanie zobaczyć, ile jest w niej wody, co nie? Więc no więc spłukuję drugi raz i tak nieświadomy niczego patrzę na tą toaletę i tak zaczyna dziwnie się robić, bo tak zaczynam dostrzegać kąt wody, że on się jakoś tak dziwnie podnosi na miejsce, w którym nie powinien się podnosić, co nie? O, nowe moby, pochcząb. I tak jak już się zastanawiałem nad tym, jak moje życie nie ma sensu, a na granicy mojej twarzy stały łzy. Zalałem sobie całą łazienkę. I tak szczerze to poszłem spać. Więc obawiam się, że niestety dzisiaj muszę to zrobić, a obawiam się, że możliwe, że starzy dzisiaj wbiją, co nie? Więc że wreszcie przetestujemy tą broń. Oj.
Gdyby, słuchajcie, a ja odzyskam te strzały? Czy nie? O, nie odzyskam, tak? Cholera jasna. A ile te strzały? Gdzie mam gdzieś tutaj strzały? Oj, mało, mało. Niestety. Ale są tanie dość te strzały, więc na chillku. No więc gdyby ten odcinek trwał 20 minut, jak będzie trwał 10 i przyjdą, to tam jeszcze coś wykombinuję, nie? Powiem, że o, nie wchodźcie do łazienki. ale jakby wiecie, jakby tam trwał 30 minut i ktoś szedł, to ja od razu idę sprzątać i udaję, że się nic nie stało, bo powiem wam, wczoraj to, jak mówię, już mi się żyć nie chciało, to już posprzątanie tego to graniczyło z cudem. Dobra, tu mam jakieś amigosa, siema. Może masz strzały? Kawalorn. A to... Kawalorn. Kojarzę. Co tu robisz? On chyba miał jestem nas... Jestem myśliwym. Nauczyć poluję skradania się. Na ścierwojady. O, może ma lepszy łuk. Gdzie mogę zdobyć łuk? Może znasz skok. Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. No to poka. Pokaż mi swoje towary. No nie wiem, jaki nasz łuk ma obrażenia. Muszę ogarnąć to. Łe, 36. Nie no, to... A ile mam zręczności? Stop. Nie, B. Dwadzieścia i powyżej 36, jeżeli ma łuk, to można kupić, co nie? A ten łuk jest jakiś przekozacki, nie pamiętam, gdzie go do końca znaleźliśmy, ale jest chyba koks. No wątpię, że... No chuj mu tyle zwykłych łuków. A nie, to jeden po prostu łuka, ja lecę w dół. Nie no, to masz, koleżko, kurwa, tragiczne łuki. Dobra, no robimy tak. Robimy tak, amigo. I robimy... Tak. Dobra, gites, co nie? Chyba, że tam dorzuci jeszcze jakieś jabłko. O, jest. O, więcej dorzuci wodę. Dzięki. A może nas nauczyć tego skradania się, chociaż nie wiem, czy mamy punkty umiejętności. To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradanie się. O 10? Łuk poziom pierwszy? A co to znaczy łuk poziom pierwszy? Ja nie rozumiem tego. Wiem, że zręczność, a co to znaczy łuk poziom pierwszy? Ja nie mam tej umiejętności, koleżko. A ty masz zajebistą skrzynkę za sobą. Kluczka w... kły jakieś tutaj tego. A po co ten klucz? To jest dobre pytanie. O! Tak myślałem, słuchajcie. Woda, sól himalajska, cukier trzcinowy, miks soków i woda kokosowa. Także kurwa, czy użyć? Tak mówię... Piję. A po chwili mówię tak... Nie piję, napiję się na odcinku i zapomniałem w sumie, ale się napiłem i... Ale powiem wam... Obrzydliwe. Dobra. Nie powiem... O, właśnie chciałem powiedzieć, że nie powiem, że zaglądłem do tej kopalni w celu, no może odnalezienia jakichś ciekawych rzeczy. I proszę bardzo, mamy drzwi. I tutaj będzie może właśnie ozwój jakiś, proszę, piwerko. Czekajcie, ja sobie... A, bo tu mam dwa talerze. O nie, to już jest riski. Nie będę tak robić. Dobra. To wcale nie tak, że mam tylko 30 talerzy w tym pokoju. W ogóle, gdybyście mówili,
Ale teraz wczoraj to lepiej prowadził odcinek. Jakbyś tak powiedział, to ja ci powiem tak, Bycku. Wczoraj to dopiero nie wstałem i nie nagrywam odcinka, także jak coś, to ja się tutaj rozchuśtam, żeby nie było. No też ja lubię nawet. No. O, to na wytrych jest, a ja nie zapisałem, co? No nie zapisałem, no nie. No musimy pogodzić się ze stratą wytrycha. Prawo, prawo, lewo. O, nie było jakieś. Ognisty pocisk, strzała, 50 bryłek rudy, niewykończony miecz, jakiś topór i wytrych. Nic ciekawego, natomiast bardziej zastanawia mnie, naciul nam klucz do skrzyni. Otwiera skrzynię w składowisku starej kopalni. To nie o ten klucz mi chodzi. O ten kawalorna, co nie? Może będzie jakiś opis. No nie ma. Nie ma żadnego opisu. To co ten klucz robi? Może możemy... Nie wiem co. Chciałem powiedzieć, że mu odsprzedać, ale przecież zawinęliśmy mu z jego chaty ten klucz. To będzie głupie. Ty, a nie chcesz może kupić... Nie chcesz pewnie. Można jeszcze się tu rozglądać, ale... No, nie widzę dodatkowej skrzynki, którą mógłbym zabrać. Swoją drogą, ale biedna chata, nie? Trzy deski jest, ale nic. Dobra, pisma. Dobra, nie, czekaj, dobrze szliśmy? Chyba dobrze. Prosto, no, jakoś tak. Będzie git. Nie wiem, czy jakbyśmy wcześniej nie poszli z tym gagatkiem, to chłop nam by nie sprzątał tych wszystkich tutaj. O, do góry jest coś fajnego, ja tam nie byłem, ale dobra już. To chłop by nam nie sprzątał tych wszystkich tutaj mobów i my byśmy darmowego expa dostawali. Możliwe, że tak by było. Ale do jaskini to zajrzymy, no. Do jaskini to zajrzymy. Szkoda, że nie ma... Nowe pancerze, zgaduję, że pojawią się dopiero w momencie albo... Wydaje mi się, że kiedy wejdziemy przez tą bramę, tam za którą się płaci tysiaczka, to wydaje mi się, że tam mogą być... Tam są nowe pancerze, które możemy jakieś zawinąć. I wydaje mi się, że jak dostaniemy się oczywiście do któregoś obozu, no to... To wtedy też będziemy mogli sobie... dostać. Jakiś pancerz. No, powiem wam tak. No nie opłacało się raczej tu wejść. A z drugiej strony dostaliśmy expo, więc w sumie. Możemy teraz się nauczyć tego skradania się. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest opłacalne, bo jak chłopy, nie wiem czy chłopy śpią w nocy i wtedy przechodzisz jakoś tyłem, coś takiego i możesz okradać bardziej. Więc szczerze idę po to skradanie się. Kawalorn. Możesz, to zależy tylko od... Chciałbym się skradać. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. Bezszelestnie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu. Znowu jestem prześwietlony. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz. No i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście Boże ktoś święty, obserwujący widzę to. Się z boku natychmiast nabierze podejrzeń. Więc dobra, potem ustawię. Ale to się też nie da ustawić, bo ta pogoda... Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się... Powiem wam, nie da się, bo ta pogoda, wiecie, raz zachmurzone, raz świeci słońce, no nie da się tego ustawić, no. Ustawię 15 minut będzie super i po 15 minutach będzie dupa, więc... No ale postaram się następnym razem. W następnym odcinku. Myślę, machnę sobie z dwa odcinkersy. O kurwa, to chyba tędy raczej nie wejdę tam. Machnę chyba sobie z dwa odcinkersy. O, nie. Dwa odcinkersy, posprzątam łazienkę i walnę kolejne dwa.
Tak jest plan. Dobra, ja bym się chciał tam dostać. Chyba tym mostem będę mógł się tam dostać. Nie wiem, czy jest coś tam cennego, ale... Ale jeżeli jest... O, jakaś wieża. To tak Serdasa, tak? To musi być wieża Serdasa. Ty czekaj, ja... Czekaj. Ty, my jesteśmy nadal przy tym obozie? Aha. Ty, to giga mała ta mapa jest. Giga mała ta mapa. Może do tego był klucz. Też wątpię, że chłop ma prywatną wieżę, ale dobra. O! Dawaj, bez... Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, essa. Ognisty pocisk, strzała i 69... A tu jeszcze jakieś... O kurde, jakieś topory, ale to one nie były widoczne. Dobrze, że przypadkiem klikłem W, ty. O nie, to wyrodziło ze mnie... Nie, to taki, że... Niepokój, że mogłem pominąć sporo mi rzeczy wcześniej. Mam nadzieję, że tak się nie stało. Mam nadzieję, że bez i nie będzie ginął za każdym razem, kiedy będzie miał więcej niż pół metra. No, pyk. Cyk, elegancko. Dobra. No nie, no. Dobra, może się uda. Dobra, na szczęście escape mogę kliknąć. Dobra. Pyk. Dobra, i lecimy do nowego obozu. Wszystko jest tak blisko w tej grze, to się tylko na mapie tak wydaje. A tak ogólnie to jest, nie wiem, rzut monetą, o. Rzut monetą i człowiek jest. Jeszcze jak oszukuję, jak klikam ciągle prawy, to w ogóle. Nie no, wykorzystywanie mechanik gry to nie jest oszustwo. Prosta piła, tak? Wydaje mi się, że z łuku było łatwiej go zabić. Wilki to są... A ten chłop co? Co on co, tak mieszka z tymi wilkami Essa? Masz tu gdzieś łóżeczko? Nie, masz... No to muszę sobie... Musimy niestety uzdrawiającą miksturę. O, ponoć. Aidan se pali blanciora, no i gites. Ale może pogadamy co na to. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak. Kurde. I to całkiem nieźle. To tyle? Naprawdę? Tyle, jak mu kubek zawinę, to się nie wkurzy, co? Pewnie, że nie. A jak skrzynię mu zawinę? Nie, no jest under control. To jest mega cheatowy ziomuś. O, stop. A nie, to uzdrowienie. Przez chwilę myślałem, że uśpienie zebraliśmy. Które by nam pomogło delikatnie w dostaniu się do obozu na bagna. Chociaż jeszcze, tak jak mówię, nie wybrałem obozu. Nie wiem w sumie. Gnojki. Bal się. Miecz jest, znaczy miecz, łuk jest OP w tej grze, coś czuję to. A te gobliny to raczej nie są, kurwa, trudni zawodnicy, tylko trzeba się obracać, a ja mam DPI. No nie, nie duże mam DPI. Powiem wam, cała podkładka to jest mniej więcej, no taki obrót.
No ale to nie jest dużo. A i chciałbym przypomnieć, że nie mam całej podkładki, bo pół mojej podkładki jest zawalone naczyniami, więc... więc to nie jest takie hobby... Oj. Więc to nie jest takie hop-siup. Dobra, idziemy w dobrą stronę, aczkolwiek chyba wejdę sobie tam na górę, może tam coś będzie ciekawego, albo chociaż jakieś, nie wiem, widoki czy coś. Whatever, a wydaje się, że chyba jednak nie... Okej. To zadanie dla mistrza. Lewo. 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 Prawo. Wytrych, piwo, strzała i ruda. Ale tam jest tych gnojków. A to się pali w ogóle. A to jest ognisko. O kurde molek. To jest ognisko. Wow, no okej. Ja rozumiem, że to 90 chyba 8 jest, ale... Dobra, fast mapa. Nie, źle idziemy, gdzie ja idę? Kurwa, cofaj się gałganie, co ja robię? Nie tu idę, bo ja do krzyżyka wędruję. A my nie idziemy do krzyżyka. W krzyżyku już byliśmy, chociaż nie pamiętam. Na pewno nie szliśmy tędy. Krzyżyk to jest ta kopalnia, co nie? Tak, ale to szliśmy inną drogą też, dobra. Dobra, do nowego obozu, może spotkamy tamtego ziomka. Może on stwierdzi, że zostaje w tym obozie i my wtedy powiemy, a to zostań w tym obozie, wrócimy do starego obozu, powiemy, że wypędziliśmy tego ziomka, oni powiedzą, o, pochczam, wstawię się za tobą. I Ezy dołączymy do starego obozu. Tak jest plan. Chociaż nadal wolałbym dołączyć chyba do innego obozu, a do tego wejść za 1000 rudy, ale dobra. A może da się do kilku obozów naraz wejść? Chociaż wątpię. To było zbyt OP chyba. A, gnoju. Wyjątkowo denerwujące dźwięki mają te sierwojady, to w istocie trzeba im przyznać. O, i mamy obóz, to jest ten obóz, tak? To obóz. Tu już się zaczyna ten obóz? Kurwa, ja myślałem, że to ten wypierdek taki mały jest, ale tu chyba może nie. Myślałem, że już tu nie dotrzesz. Zresztą nieważne. Jesteśmy na miejscu. Za tą bramą Easy. Rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Jaki pierścień? Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu... Nie mam jakiś pierścień? Chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie. Na środku jeziora. Na bank powiemy, że... Do zobaczenia. Że właśnie, w starym obozie, że teraz go wypędziliśmy stąd. Wybierz. O Jezus, 11 bryłek rudy masz... O, ale masz strzały. Pokaż mi, co masz. Bierzemy absolutnie każde strzały, jakie są tylko możliwe, bo... Oj, co ja? Wszystko wziąłem chyba. Bo strzały, powiem wam... No, wydaje mi się, że łuk jest kurwa OP. 320 za ten topór! Ale to są kozackie topory, skąd ja mam takie rzeczy? Musieliśmy poprzednio podnieść, ja nawet tego nie zauważyłem. To chyba w tamtej skrzyni było gdzieś, w tym takim zamku. Zamku, w takiej komnacie. Ty, no i koks wam powiem. No i koks, to ja tym toporem teraz biegam. Moja broń ma 20, a chociaż nie wiem czy mogę. Brakuje mi 2 siły. Szkoda. Ale powiem wam, ja myślałem, patrzcie na tą mapę, ja wam pokażę tą mapę. Ja myślałem, że tutaj jest większa mapa. Patrzcie, gdzie jesteśmy i teraz taki na jeziorze po lewej stronie. 4 centymetry na dużym monitorze
jest taki na jeziorze, takie jakby obóz, to ja szczerze myślałem, że tam dopiero zaczyna się obóz i mówię, Jezus Maria, taki mały, o szkodnik. Co słychać? Co słychać? A czego chcesz? Jednak ziarno prawdy. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o waszym obozie. No. Najlepiej wejdź do środka. Kurwa, jak ja biały jestem. Bo jestem biały i młody. Tak długo jak nie jesteś jednym z ludzi Gomela, nikt cię nie będzie zaczepiał. Kto tu dowodzi? Lee jest szefem najemników, jeśli o to ci chodzi. Ale ja nie jestem najemnikiem, więc niech mnie szlak, jeśli pozwolę mu sobą pomiatać. Chciałem powiedzieć, to się już więcej nie powtórzy. Co muszę zrobić, żeby troje jak najmniejsze. Wyjdź na pole i pomóż przy zbieraniu ryżu. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ale sprawa szybciej się wyjaśniła, niż zdążyłem powiedzieć. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. O kurde, Molek. Ej, nie pamiętam tej lokacji w ogóle. Jeszcze jak stary obóz kojarzyłem, obóz na Bagnacz miarę też. To powiem wam, tu w ogóle tego nie kojarzyłem. Dobra, już szczerze już myślałem, że te wszystkie rośliny możemy po prostu sobie zawinąć. To bym po prostu skończył odcinek i przez 20 minut zbierał, kurwa, ryż. Nie, mają coś ciekawego zbieracze do powiedzenia? Jak się masz? Harujemy tu do upadłego, żeby reszta miała co włożyć do garnka. Opowiedz mi o tym obozie. Obóz jest wypełniony po brzegi najgorszymi szumowinami. Moim zdaniem najemnicy powinni już dawno oczyścić to miejsce ze szkodników. Nie ma z nich żadnego pożytku, tylko same kłopoty. Kto pilnuje, by praca w polu przebiegała bez przeszkód? Wszyscy. W zasadzie powinien się tym zajmować ryżowy książę. Ale moim zdaniem ten człowiek umie tylko siedzieć w swojej norze i liczyć worki. W każdym razie to on i Homer zapoczątkowali to wszystko. Super. Chciałem powiedzieć, że teraz jakby zasłoniło się trochę słońce. Już jest prawie normalne, co nie? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. O, Rufus. Skąd kojarzy to imię? Myślałem, że to się skończyło już. Cześć. Nie był w Kotniku 2? Możliwe. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Księciunio. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Ty Gotik mi zabiera 20% karty graficznej? Podszedł do mnie i spytał, czy nie może OBS-ik w sumie. Powiedziałem, jasne. W końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. To dużo. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. No skoro to jego. Ludzie zawsze gadają. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Taki samolot? Ło! To nie było zbyt. Ale strach na wróble. Oj, przepraszam, panowie. Mam już zbieracz Bandzior. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Pewnie.
Jasne. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Od tej pory możesz sam sobie... Nie. A co? Chyba muszę ci przypomnieć... Spokojnie. Rozruba! Co za walka? Nigdy więcej tego nie próbuj. Powiem wam tak. Po pierwsze to bym mu nakopał. Hej, jestem... Jaś. A po drugie to po prostu nie zdążyłem przeczytać, co tam pisało, wiecie? A z Bandziorem mogę pogarać? Bandzior. To jest świetne, bo tu praktycznie z każdym NPC-tem możesz się gadać. Pracuję dla ryżowego księcia. Jakbyś czegoś potrzebował, zapytaj Lewusa. Lewus. Myślę, że to jest Louis. Ale dobra. Bandzior, bandzior, zbieracz. Ten wygląda. No właśnie, on tak wyglądał na takiego, innego, nie? Kłopotów? O, a co, grozisz mi, Robolu? Tylko dlatego, że pracuję w polu, myślisz, że nie dam sobie rady z kimś takim jak ty? No, jeśli szukasz guza, to chodź. Chcesz mnie zaatakować? A nie? Mądrala. Chcesz mnie... W sumie to... Następnym razem. Dobra, Horacy. Tym razem ci odpuszczę. Nie no, Horacy to jak ci się skoks, co jest? O, to jest ryżowy książę? Ale jajca. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Czekaj. Przysyła mnie Lewus. Tak? Lepiej. I co powiedział? Kurde, myślałem, że to będzie jakiś dobry pan. Dobra. Masz tu tuzin butelek. Właśnie to nigdy nie wiem, ile to jest tuzin. Niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Dobra. Musisz uważać na to. Bez kitu, ja mam teraz chodzić i rozdawać im wodę? Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Jeszcze mam obserwować, jak piję wodę, tak? O kurde. No to będzie nudna misja, wam powiem szczerze. I do każdego mam tak chodzić? O Boże. O Jezus. Kurwa, ja... i do wszystkich ile mam tej wody? Piękne dzięki. Jeszcze trochę. Ile mam tej wody? 3000 rudy. Spoko, jeszcze mam stali i rozgrzanej stali. To jest praktycznie 50 za każdy. 30 razy 50. 1500. Spoko. Chciałbym zobaczyć, ile mam wody, bo jak ja mam chodzić przez 20 minut i... Jezus, 31? No nie będę was męczył i rozdawał wody, kurwa, przez pół godziny. No nie, jeszcze chłopa animację wody tego, no. Nie, no, nie, dobra, to ja sobie to porobię później, no nie będę teraz, nie będę tego, ja sobie to po prostu off odcinek porobię, no bo to nie ma co. Chyba, że możemy ryżowym o. Tak? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra, to jakieś dwa razy... Lepiej się w nic nie pakować. Free woda. Mam zanieść... Dobra, to jakiś... Musi być jednak ziarno prawdy. Prosty sposób, jak robić pitos. Hej, ty! Masz... A którym się skrada? Chętnie bym ci pokazał, bo posiadliśmy tam... Zimują. Posiadliśmy tą niesamowitą umiejętność skradania się, aczkolwiek nie mam pojęcia szczerze, jak ją użyć. Pod X. Hej, ty! Czemu się tak skradasz?
wracało. O kurwa, teraz jak w tej ciemności to widzę takie... Jezus, jak ten ekran jest brudny, Jesus. No serio, tylko rycz tu będzie, tak? Nie, no takie nudy. Taka heca. Dobra, spadamy dalej. Siema. Hej, nie masz tu czego szukać. Pchło w szoku. Może powiedzmy Lewusowi, że skończyliśmy już rozdawać. A nie, tylko możemy... To nie wiem, czy ten quest kiedykolwiek się zakończy. O. Tak, tak, spokojnie. Co, hej ja. O, zbugował się jeszcze. O, chciałbym powiedzieć, że umiejętność skradania się jest OP. Jest OP. Możemy opierdzielić absolutnie każdy dom, jaki istnieje. Boże, przepiękna sprawa. Prawo. Czekajcie, zapiszemy. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Zapamiętać. Lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo. Myślałem, że to koniec. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Dobra. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Smażone mięso, moneta, ryż, ryżówka i ruda. No, raczej mała zawartość skrzyni jak na... jak na ilość zabezpieczeń. O, a tu takie jajca. Dobra, w sumie możemy spadać. Hej, ty! No, 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 nie wchodzę tam w ogóle. Chociaż kimniemy się, bo... Nie masz tu... Hej, ty! Co on robił? Co jest? Ło! Ty! Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. Ja tylko czekam, aż się zmieni kamera, co ten NPC dalej będzie robił. Kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. On zniknął. Twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. A po co? Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A my przecież idziemy do magów. A tu są magowie. A no tak. A co z innymi? A no tak. To teraz Szumowiny, important sprawa chyba. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Tylko czuję, że będziemy musieli zrobić 50 misji wokół tego obozu. Uważaj na siebie. Żeby w końcu... Co ty robisz, gość? Ty. Bliźniacy.
Właśnie, kliknijmy sobie na mapę. Okej, okay, czyli jesteśmy blisko tego jeziora. Dobra, tu jest jakiś Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Topielec. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Super. Aha, czyli... A, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, kumam, czyli tu leci se woda do tych ryżu, żeby nie było za dużo. Dobra, kumalski wszystko. Wszystko jest kumalski. Teraz się nie zgubisz. Może to nie być łatwe, bo nigdy tu nie byłem. O, coś kojarzę, ale to bardziej z Gothica 3. Jakieś takie budowle, no, przypominałem mi Gothica 3. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj, Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jestem kretem i chcę się napić. Nie wyglądasz mi na kreta. Tak łatwo się tu nie dostaniesz, chłopcze. Nie wyglądasz... Może parę bryłek rudy załatwi sprawę. Parę? To znaczy ile? Mam przy sobie 10 bryłek. Oto one. Za 10 bryłek mogę nie obić ci buzi i pozwolić jeszcze raz spróbować mnie przekupić. Może par. Co byś powiedział na 50 bryłek? To jakaś połowa tego, co w tych stronach nazywamy paroma bryłkami. No nie no. 100 bryłek za wejście nawet nie wiem kurwa po co. No dobra już. 100 bryłek powinno wystarczyć. Święte słowa. Mordrak. A, to ten amigo. Dobra, dobra. Ale on nic nie ma do zaoferowania. Cipher. Okej. Okay. Kret. Znaczy, czasem trzeba poczekać, aż skończą animację, na przykład robienia czegoś. Co słychać w kopalni? Większość roboty mamy już za sobą. Jeszcze tylko kilka tygodni i będziemy mieli dość. Super. Senyan. Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? O to żeśmy pogadali. Co to ma być? To. Jeremiasz. Co robisz? Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Okej. Okay. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Oki. Wydaje mi się, że koleżko, że masz tu super skrzynię. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Czysty alkohol.
Nawet nie wiedziałem, że taki itemek istnieje, ale najwidoczniej istnieje. O, a czy my możemy własną ryżówkę robić, jak się Jeremiasz kurwa posunie? Możliwe. Ale możliwe też, że nie posiadamy odpowiednich umiejętności. O, Silas. Siema. Jak leci? Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? Chcę się napić. Nie ma nic za darmo. Zielony nowicjusz, kły, brzytwy, pochodnie. O, 18 bryłek rudy, koleżko. Ale 100 strzał. Bierę. Oj, za dużo. Dobra, tak. I teraz 18 jeszcze. Oj, przed tym. Dobra, a nie. Dobra. Przyjmij. A może, koleżko, idziesz na tego, na dół, co? Nie. A może idziesz jednak, bo tak, o. O, idziesz na dół. Nie, no to super. Super. Lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, nic za dużo ciekawego, ale okej. I teraz prawo, nie. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. No. Nic dużego, ale 30 bryłek rudy to zawsze 30 bryłek rudy. Ile mam w ogóle bryłek rudy? To przed chwilą patrzyli 3000. Spoko, nie? A mówili, że nie ma tu tych ziomków, a jednak. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu bractwa? Tak, ale nie idzie mi na. Ale wiatr jest. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. W sumie nie pomyślałem o tym, ale... Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Chyba się opłaca. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, jakoś sobie poradzę. No, koleżko. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie. Nie, no dobra. Pokaż mi... Proszę. Ech. No nic. Niestety... Pozbyliśmy się jednej butelki ryżówki za nic. Ale warto było spróbować. Dobra, idziemy na... O! Ty widzicie to? Pod wodą jest domek. A co jeżeli w tym domku są stare, nieotwarte skrzynki z cennymi artefaktami? Może tak być, co? Chyba trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Wydaje mi się, że nie zdążymy w tym odcinku, bo trwa już 49 minut. Jezu, jak to szybko minęło te 49 minut. Usiadłem i... 49 minut.
Może dlatego, że wstałem. Może jak się człowiek wstanie, to czas jakoś tak szybciej leci. Możliwe. Nie wiem. O, to jakiś zwykły najemnik. Nie wiem, po co tu wchodzimy, ale no. W sumie to zrobimy zapis. Jak okaże się tam nic ciekawego, to po prostu wczytamy, żeby nie schodzić. O, ale jakżeż bym mógł tutaj pominąć takie skrzyneczki. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Prawo. Easy. Nie jest on chyba lepszy. Albo ma tyle samo? Nie, nasz chyba ma 30 coś ten łuk. Tak mi się wydaje, że nic nie przebije tego naszego łuku. Nie, 36 ma ten nasz łuk. Nie no, ten, no to jest mocny łuk. A jak on się w ogóle nazywa? Kościany łuk. Okej. Nadal nie pamiętam, skąd go podnieśliśmy, ale dobra. Możliwe, że z jakiejś skrzynki po prostu i... Dobra, tu nic ciekawego. Lecimy dalej. Tutaj jakiś najemnik, tutaj jakieś klatki na ludzi. No, nudy ogólnie. Ale może się tutaj uda szybciej zejść. Nie no, bez i kurwa. To jest 1,50 m. Bezi będzie skakał. Jest wysoko. Jest kurwa wysoko. Ło! Ała kurwa rzeczywiście. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. O, tutaj jakiś... Ale tu... O! Ale ten niebieski kolor, powiem wam, podoba mi się. No, ładne, ładnie tu. A tu chyba teksturki się coś spieprzyły. Ale dobra. I wiecie co, ja bym tak bardzo zanurkował tam na dół. Tak bardzo bym tam zanurkował, że tam zanurkuję. Gdzie to było? To było tu, dobra, nurkujemy. Dobra. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Ja nigdy w Gothicu w ogóle nie pływałem, nie? To jest pierwszy raz, kiedy w ogóle pływam i szczerze, za każdym razem wydawało się to drętwe. Ja w Wiedźminie nie potrafiłem pływać. I łapię tego Gothica i ręce same się prowadzą, same się płyną, no ręce. Chyba nie będzie nic tu raczej ciekawego, co nie? Ale... O! O nie! Chybaśmy się zbugowali niestety. No. Dobra. Dobra, no nic ciekawego nie ma. Ale warto było sprawdzić. Dobra, gdzieś po drugiej stronie jeziora mówili, że ten, że jest ten potwór jakiś tam, co niszczy tamę. Kurwa, to jest cała ich kolonia? Aha. Ty no, to powiem wam. No, to nie jest zdecydowanie duża kolonia. Ale biedactwo, ja myślałem, że to początek. Na samym początku myślałem, że to jest wciur małe, potem zauważyłem, że to jest wciur duże.
kurde. Nie wiem, czy jakaś taktyka nie będzie potrzebna. Easy, nawet bez hita. Mówię, łuk jest mocny. Skóra topielca. Szpony topielca spod latamy. No i koks. Topielec mocny, ale... kościany łuk mocniejszy, tak? Aha, nie, jeszcze tam po prawo jest to. No dobra. Dobra, 55 minut. Szybko, żeby nie chcę wstawiać się ponad godzinnych odcinków. Ale niech trwają koło tych 50 minut, więc... Więc, bo ktoś się może przerazić, tak... Jednak coś w tym jest, że jak jest napisane godzina, nie, na YouTube, to masz takie... okej. A jak masz napisane 59 minut, to masz takie... okej. Co nie? Tam może 59, nie, ale 54 dla mnie to jest takie... O, oto co dłuższy odcinek jakiegoś YouTubera. A jak już godzina, to jest takie... Mimo tego, że to 4 minuty różnicy, to jest... O. Dobra, idziemy oddać tutaj misję. Siema, Homer. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi Ryżowego Księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. No i koks, nic z tego nie mamy, ale jest gites. To tyle, słuchajcie. Tutaj zakończymy sobie odcinek. Widzimy się później. Przypominam, że odcinki codziennie o 16 oraz z godziny 18. Życzę wszystkim miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie suba, lajka, komentarz. Do zobaczenia, miłego dnia. Pa, pa.